Dzień dobry, z tej strony babka Brunka. Moi drodzy, ja dzisiaj taki krótki filmik ze śniadania chciałam wam pokazać, jak to babka Brunka żyje, bo wy nic o mnie nie wieta, tylko wieta, że nagrywam shorty, czasami coś tam ćwiczę na akordeonie i tyle. Jo. Ale takie filmiki też są potrzebne, chociaż oglądalności nie ma. Jo. Moi drodzy, a ja chciałam się dzisiaj pochwalić, zobaczcie, bo to jest niedzielne śniadanie. Zrobiłam sobie przed chwilą kawa i o kurde, tylko trochę gorąca jeszcze. I o, moi drodzy, i te słynne kociewskie skrzydełka z Prodiża, moi drodzy, na ostro z sosikiem. Dzisiaj sobie pozwolę na ostro i moi drodzy, z sosikiem. Zobaczcie, sosik to się robi w ten sposób, że najczęściej w połowie pieczenia, po jakiejś godzinie otwiera się Prodiż i o, i dodajesz ojakie ostre. I dodajesz trochę margaryny, pół margaryny, jo. Nie wiem, czy dam radę go jeść. Moi drodzy, bo ja się pomyliłam wczoraj, jak smarowałam tego kurczaka solo i papryko, to się pomyliłam, bo myślałam, że nie mam ostrej papryki takiej w proszku i dałam taka ze słoika, takie wieta, nie? Takie już takie roślinki, te papryki. I by smarowało mi, a to jest diabelstwo. 8% tego, 8 skali tam ma chyba tej mocy. Jo, moi drodzy, co chciałam powiedzieć? Dzisiaj może się uda, chociaż nie wiem, bo je pochmurno. Pójdę w krzaki. Jo. Nie, siku, nie. Tak, pójdę w krzaki z akordeonem i wezmę te swoje harmoszki, takie te ustne i będę próbowała coś tam sobie ćwiczyć. Może nagram live'a, ale oczywiście jak będzie live, to już będzie babka Brunka, będzie normalnie przebrana za Wojtka Reznera, jo, moi drodzy, bo ludzie nie są przygotowani na babka Brunka, jo. A babka Brunka też nie wiem, czy jest przygotowana tak, żeby zeta usiąść i se jaja robić tam z tą harmoszką w polu. W każdym razie, moi drodzy, tak to wygląda. Ja wam zademonstruję, jak wyglądają te skrzydełka. Jo. Zobaczcie. Mięciutkie, eleganckie one są. Czasami robię tak, że ten tłuszcz po godzinie zlewą. I później jeszcze Prodiż na kolejna godzina się włącza. Albo pół. I one wtedy takie są bardziej suche i nie ma tego tłuszczu, bo ten tłuszcz, no nie oszukujmy się, on jest bardzo niezdrowy, moi drodzy. A ja tak tego paplam 3 po 3. Nie wiem, o czym mówisz, także moi drodzy, chciałam pozdrowić, bo to rzadko takie filmiki robię. Wszystkich pozdrowić. Wszystkich tych takich, co tam nagrywają coś, jo. Hansa pozdrowić. Hansa, czyli Kamila z Wrocławia. On może będzie oglądał z Agatą, to ja bym Hans widziała w ten sposób, żebyś ty tam coś na tym kanale swoim nagrał. Ty masz te 3 subskrypcje, chłopie. I ten filmik, co ci na Messengera przesłałam, to jakbyś tego chciał, ty sobie normalnie tylko wciśnij, zapisz na karcie. I sobie wstawcie normalnie ten filmik jako taki, powiedzmy, pierwszy filmik, powiedzmy tam zapoczątkowanie kanału, moi drodzy. Jo, bo to są takie dobre ludzie tam z Wrocławia, moi drodzy. I czasami jest tak, że jak ktoś tak namówi, to akurat może wtedy coś trafi do nich, jo, bo mogą nagrywać różne rzeczy, swoje życie pokazywać, tam różnie, nie jak babka Brunka, że tam jakieś jaja robić sobie, tylko tak po prostu jeden filmik w tygodniu pokazać tam sobie, jak gdzieś idą, coś tam sobie oglądają, takie ten, zapoczątkować jakoś, a później to wszystko jakoś już samo się toczy, tak jak u babki Brunki. Było z bezdomnymi, a przypadkowo zrobiła się babka Brunka. A teraz jak babka Brunka już nie chciała nagrywać, to ludzie piszą, że broń Boże uśmiercać babkę Brunkę. Jo, babka Brunka ma być, bo jo, oglądają na Kociewiu, jo, moi drodzy, nie tylko. Nieraz to potrafi być parę tysięcy wyświetleń na takim szorcie, czyli ktoś tam ogląda, jo. Później oni mi piszą tam czasami na Messengera czy coś, na Facebooka, bo oni tam mają taką niektórzy możliwość, bo się jakoś tam doszukali babki Brunki po nazwisku. Jo, moi drodzy, i dzisiaj chyba wezmę akordeon. Mam taki akordeon francuski C
co w tamtym roku w lesie się okazało, że chyba coś mi się zaczęło rozstrajać przez wilgoć. No, tylko dzisiaj też się wilgotno. I chyba go wezmę, żeby go tak przedmuchać trochę, zobaczy. A może live'a nagram? Jo, ale to już live'a, to będę musiała sobie posiedzieć. A live'a odpalić tego, tak po prostu bliżej jakiejś takiej popołudniowej godziny. Może tam ktoś przyjdzie, ale tak sobie tam poprzegrywam te swoje, cały czas apiać to samo od początku, te moje 12 czy ileś tam utworów. Innych to chyba już poza kamerą, to może tam coś sobie będę ćwiczyła, bo mam takie różne, my cyganie, upływa szybko życie na przykład, zombie, ten utwór, co na gitarze ostatnio tam coś próbowałam basować, no mam tam kilka takich, ale one po prostu są zapomniane, bo one tylko tam coś mam, zapiski jakieś. No, moi drodzy, ja przepraszam, że tak krzyczę, bo ja jestem na jedno ucho głucha, jo. No, dobra, moi drodzy. Śniadanie z babką Bronką uważam za zakończone. Zaraz włączę kamerę i będę sobie kończyła sama. Moi drodzy, oczywiście pozdrawiam tych wszystkich tam grzybiarzy, nie grzybiarzy, zalatanego tatę, Filipka W czy Kija, Tomi 76. Tam czasami do niego też wchodzę. Rado Brazylia, jojojo. Innymi oczami tam właśnie tych, co tam wyjechali za granicę. No, dużo takich kanałów jest, ale teraz sobie nie przytoczę tak po prostu z pamięci. Dużo mam takich właśnie znajomych, którzy wchodzą, piszą, a ja tylko takich tam przeglądam, ale nie zawsze coś ten pozdrawiam, znaczy napisać to coś tam napisza do nich. Jo, moi drodzy, pozdrawiam babka Bronka z Kociewia. Co złego, to nie ja. Poczekaj, ta jeszcze wam pokażę, co ja tam mam w tej grapie tego kurczaka. Zobacz, ta kurczak na ostro. Dzisiaj to jest naprawdę na ostro, ale babka Bronka da radę, bo babka Bronka lubi ostre. Jo, jo, trzymaj ta się z Panem Bogiem. Cześć.